Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku wam pokażę poradnik, jak zrobić stajnię dla konia. No bo jeśli nie wiecie, jak się ujeżdża konia, w sumie nie wiem, czy ktoś to w ogóle nie wie. Zaraz, no znowu strzaniłem, dobra. Nie jestem dzisiaj w humorze, bo posłuchajcie, co się odwala. YouTube, ja was proszę, naprawdę miałem 100 subów i nagle 108 i nagle w jedną sekundę, w jeden małą minisekundę usuwa chyba tam z 15 subów czy coś tak i mam ci 92. Ja nie wiem, co się odwala. Naprawdę nie wiem po prostu. Więc mogę dzisiaj być trochę nie w humorze i trochę smutny. I bo, kurde. Ale dobra, mam jakoś te poradzę, wiecie? I wam pokażę, jak ich zrobić stajnie. W sumie wioski są już w stajnie, więc wystarczy tylko sprowadzić konia. Ale tutaj na zewnątrz może trochę inaczej. Mam nadzieję, że się potem fot zyskają. Dobra. Ale wiem, że mnie lubicie i naprawdę dziękuję wam za to, że mnie oglądacie. Więc dobra, jakie są płotki. No, nadal nie opanowałem. Chociaż już trochę. To tutaj będzie problem. A się. Dobra. Coś takiego, tutaj niech się skończą tak płotki. Okej, to teraz tak. Tutaj niech będzie jakiś taki domeczek, taki ala. No tak trochę fajnie wygląda, jakby coś tam było. Jakby tak, taka fajny domeczek był w sumie. Nie musi być, może wyglądać. Tylko musi mieć fajne warunki, czy tam osioł, kogo chcecie, osób, coś tak. Dobra, ja się trochę gubię, bo mnie to pewnie to tutaj trochę szaleje po stronę. No nic, będę się starał. Wiem, że wam się podobały moje filmy. W ogóle jak już tutaj w sumie o tym gadamy, to
też masz nawet tam, w ogóle możecie wyjść też na to gotej, bo patrzcie, większości ani razu tego nie robi, z tego co ja widzę, ale niektórym to robi właśnie tak i ciągle im usuwa. Mi zaczął właśnie niedawno. Okej. Możemy to jeszcze trochę tutaj podlepszyć, na przykład dodać jakieś coś takiego, że tutaj na przykład coś było. Coś może, nie wiem, niech taki będzie. Chyba źle sprawiłem sobie w miarę, ale co? Okej. Musi też być jakieś baderko z wodą, że musi jakoś napić. Jak to dobrze zrobić? Nie podam wam przykładu serwera, a jaki taki dobry. Tutaj będzie coś takiego. No i zostaną mi dwa osły. Zaraz. No i dajmy sobie szary. I ustawiacie gdzieś to tam, gdzie sobie chcecie. I patrzcie. Po co zrobić furtkę? Dużo kosztuje. Jest trochę niemobilne. Dywaniki oczywiście też są dużo. Ale jeśli nie chcecie, no to możecie takie coś zrobić. Jak chcecie. No więc... Można w sumie jeszcze zrobić tak. Trzeba jeszcze jakieś może trasy zrobić na wyścigi, no bo wiecie, co to jest niby za koń, który nie ma jakiejś trasy na wyścigi. No więc teraz dam sobie łopatę. I zrobimy tutaj jakąś ścieżkę. Niech będą tutaj jakieś łapki i zobaczycie też, jakie można robić. To ten, no. Trzeba zrobić dosyć długą ścieżkę. Ja tutaj zrobię taką dosyć krótką, ale no. Wracając już tutaj, trzeba takie jakieś ala trybuny zrobić, żeby się można było czuć. Wiecie, no, muszą być emocje. Tutaj niech będzie takie wejście. Jaki chcecie materiał, możecie sobie wybrać. Ja akurat lubię taki styl, a nie inny. No więc to jest wasz wybór, co wy, z jakich chcecie bloków, no bo nie musicie się wzorować tym, co ja robię. Ja tutaj takie trochę małe. No i możecie też sobie tutaj zabezpieczenia zrobić. Akurat tutaj mnie nikt nie będzie oglądał, więc no. Też nie będę jeździł na konia, ale wam pokażę, że... Więc można tutaj postawić takie, że szkody można. No i wiecie chyba, standardowe jakieś belki. I jeszcze w odpowiednie takie, o! I proszę, takie można fajne przeszkody ustawić. Bo teraz wy się możecie w sumie bawić w wyścigi, koni. Tutaj jeszcze taką dam, że można było wejść. No i zobaczcie, teraz możecie się bawić w wyścigi koni. Jakieś ciekawe możecie sobie trasy wymyślić. No bo wiecie, bo coś może być zagroda. Nie tylko, żeby je sobie mieć, żeby je tak trzymać bezdusznie, ale no też tak. Okej, okay, to w sumie... Zobaczę w sumie, jak się jeździ na takim ośle. Ze Shreka. Dobra. O, jest akuda. O. No jest. Każdy czasami musi psignąć, nie? Mało się zespawnował. Sasory? Idź.
A może jakby z jabłko to się dogadamy? Dobra, ja nie wiem jak to się robi. No sorry, ale ja tak nie wiem tutaj. Chwila, może zmień na... Game Mode Survival? A, ci no nie jabłkaj. O. To robimy wyścigi! Okej. Fajnie by było to, no, nigdy jeszcze się tak fajnie nie bawiłem w tej grze. Wiecie, jak na tenie elity rob. Poza tym to się tak fajnie jeszcze w życiu nie bawiłem, jak się osłucham. Wiecie, ani mam kulię koniami, ale nie chcę mi się szukać konia. No to akurat było fajne. Jeszcze nigdy się tak tutaj fajnie nie bawiłem. Już macie komendę, jak się robi. Ja nie wiedziałem na przykład, jak zaczynałem grać. No więc da się fajnie bawić. Jakbyście nie wiedzieli. Też można mieć jakąś wyprawę, jakbyście chcieli szybciej chodzić. Zanim pójdziecie do kresu oczywiście, bo potem to tak się trochę można zmienić, jak pójdziecie do kresu, bo będziecie mieli elytrę tam, do nowego kresu znaczy. Już nie będzie wam tak zależało. Słodkich snów. No jest dzień akurat u mnie. Okej, to w sumie... Jeśli chodzi o jakieś rzeczy, to ja nie mam pomysłu. Możecie jakieś sobie domki jeszcze pobudować? Jakieś takie fajne klimaty? Takie wiejskie? Można drzewa zrobić. Ładnie pokażę. Z jakich tylko chcecie liści? Ja akurat te. I ogólnie jakoś to ładnie sobie wyozdobić, znaczy zrobić ozdobę. No więc teraz będzie tak trochę ciekawie wyglądać i naprawdę fajna farma. No i pięknie. Tutaj może zrobić drzewo. Jakieś takie małe. Mam nadzieję, że nam się uda. Że mi się uda, o. No tak, bo wy... no... myli mi się. Cieszyłbym mógł się stąd wyjść w ogóle. No pewnie tak, tak jak ładnie to wygląda. Jest ciekawe, co jest zrobione. I nie wiem, czy coś jeszcze można. Wiecie co? Ja wiem, co jeszcze można. Robimy to. Robimy. Ojej. Ojej. Ale trochę za dużo. To w takim razie. No, Mosio to wyparował. Ja dam nam kilka. Dlaczego mi odcinki zawsze się muszą tak prawie dziwnie kończyć? Prawie zawsze. Oglądanie, oczywiście zasubskrybowanie i za łapki w górę. Widzę, że wam się podoba Minecraft, jak go nagrywam. No i mi się też osobiście podoba Minecraft, jak wam się też podoba, no to mi też. Tak ogólnie jeszcze mogę pokazać.
pokazać wam na zakończenie coś fajnego. Albo nie pokażę, ale jest już end, jakbyście chcieli wiedzieć, na tym serwerze. No i może kiedyś wpadniecie na moją działkę. Jakbyście chcieli wiedzieć. Ja też na was, no. No zresztą to zobaczymy za kilka lat, pewnie będę już dosyć mnie dużo widzieli. Zobaczymy za kilka lat, może się wszyscy będzie spotykać jakoś. Bo to naprawdę fajny serwer. No więc dziękuję za oglądanie. Jakbyście się mnie pytali, bo widzę, że było chyba tam kilka komentarzy, czy pogracie ze mną na tym serwerze. No ja akurat nie wiem, czy będę mógł sobie tam pograć z wami. I że jakby to miało wyglądać, bo ja nie mam Discorda, bo ja nie umiem się posługiwać, mam tylko WhatsAppa. Więc trochę może być ciężko, ale jak się coś wykombinujecie fajnego, no to możemy sobie pograć, powiem wam. Możemy. Teraz są wakacje, więc możemy. Ja mam czas. Dziękuję wszystkim za oglądanie i